Gdzie mieszkają krasnoludki? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Kiedyś sprawa była prosta, bo krasnoludki mieszkały w każdym domu, pod podłogą albo w mysie i noże, ewentualnie w zasnutym pajęczynami kącie. Wychodziły, kiedy nikt nie patrzył i pomagały swoim gospodarzom. A to kądziel uprząść, a to ubranie uszyć, a to obiad ugotować czy niemowlę zabawić, żeby nie płakało. Bo tylko niemowlęta mogą krasnala zobaczyć. Niemowlęta i koty. A za swoje liczne usługi krasnoludki pozwalały sobie zabrać a to kapkę strawy, a to coś do ubrania się czy urządzenia swojego domowego kącika. I tak sobie żyły. Aż przyszły dla krasnali ciężkie czasy. Ludzie zaczęli wymyślać różne urządzenia, które im wprawdzie pomagały w pracy, ale krasnoludkom strasznie uprzykrzały życie. Nie dość, że nie miały co robić, bo praniem zajmowały się pralki, sprzątaniem odkurzacze, a gotowaniem roboty kuchenne. A dla krasnoludka brak zajęcia to największe w świecie nieszczęście. To jeszcze od tego całego wycia i buczenia tej maszynerii krasnalki chodziły z wiecznym bólem głowy. Zaczęły więc biedne karzełki, chcąc nie chcąc, opuszczać ludzkie siedziby i jeden po drugim znikać nie wiadomo gdzie. Być może o tym, dokąd poszły, wiedziały niemowlęta czy koty, ale nawet jeśli tak było, to ani jedne, ani drugie nie zdradziły się w tej sprawie ani słowem. Jeden z krasnoludków o imieniu Poziomek był jednak szalenie przywiązany do swojego domu i bardzo nie chciał go opuścić. Wprawdzie życie w otoczeniu hałaśliwych urządzeń stało się nie do zniesienia, ale Poziomek nie mógł zdobyć się na to, żeby odejść dalej niż tylko do ogrodu. Zebrał więc swoje manatki, usiadł pod krzaczkiem lawendy i zachlipał cicho. Usłyszał go przechodzący obok kot i pyta: Poziomeczku miły, dlaczego pochlipujesz? Smutno mi, kocie. Zostać w domu nie mogę, a odejść żal. Zresztą nawet nie wiem, dokąd miałbym pójść. Nie smuć się, poziomeczku, kot na to. Być może wcale daleko odchodzić nie będziesz musiał. Tam na trawniku, tuż obok krzaka róży, mały domek stoi. Może nada się dla ciebie. Poziomek otarł łezki, rozejrzał się dookoła, patrzy, a pod krzakiem róży rzeczywiście domek stoi. I to jakby na niego skrojony. Nie za duży, nie za mały, dla krasnala doskonały. Z drewna zrobiony, strzechą kryty, na czerwono pomalowany, a okiennice w piękne kwiaty rzeźbione. Krasnalek aż podskoczył z radości i natychmiast się wprowadził, stając się tym samym krasnalem ogrodowym. Ale co zrobić, kiedy domek jest, ale w domku pusto? Ani stołu, ani łóżeczka, ani nawet zwykłego siennika, żeby na ziemi położyć. Chodzi Poziomek wokół swojej chatki, chodzi i zastanawia się, co tu począć. Po łepetynie się drapie, a tu kot przechodzi obok i pyta: Poziomeczku miły, nad czym tak myślisz? Ach, kotku, domek jest piękny, ale pusty kompletnie. Myślę właśnie, skąd tu jakieś łóżko, stół i krzesełka wytrzasnąć. Nie martw się, poziomeczku, sprawdź za tą szopą. Ludzie tam różne ciekawe rzeczy zostawiają. Może znajdziesz tam coś dla siebie? Poszedł Poziomek tam, dokąd wskazał kot i rzeczywiście znalazł mnóstwo skarbów. Stare zabawki, nieco nadłamane i powycierane meble, trochę starych szmatek, no skarby, po prostu skarby bezcenne. Krasnalek zakasał rękawy, a że był pracowity jak wszystkie krasnoludki,
i znacznie silniejszy niż na to wyglądał, to do wieczora jego domek był przepięknie urządzony. W oknach bieliły się firanki i kwieciły kolorowe zasłonki. Na podłodze leżał chodniczek ze splecionych szmatek. Łóżko, stół, krzesła i szafę zbił z połamanych mebli, a materac i poduszki wypchał watą ze starych zabawek. Dumny był z siebie Poziomek, że hej! A zmęczony tak bardzo, że jak tylko zadowolonym wzrokiem omiotł swoją izdebkę, natychmiast zasnął na stojąco i runął jak długi przed siebie, szczęściem w łóżko trafiając. Obudził się przed świtem i wybrał do swojego dawnego domu, aby kapką jedzenia się poczęstować. A żeby nie być darmozjadem, to przy okazji posprzątał też nieco kuchnię i przedpokój, sarkając na wciągacza, jak nazywał odkurzacz, który tyle hałasu robi, a jak sprząta, to niedokładnie. I już wychodził, kiedy jego wzrok padł na okulary leżące w ciemnym kącie w przedpokoju. Wyrzucili, zatroskał się Poziomek. Takie piękne lunety. Dobre jeszcze. Co się mają marnować? Zabiorę je do siebie. Jak pomyślał, tak zrobił. I od tej pory dzięki znalezionym okularom mógł nocami lepiej gwiazdy podziwiać, od czego sny miał znacznie piękniejsze. Następnego poranka, kiedy znów po jedzenie się wybrał, a w zamian za nie nieco łazienkę uprzątnął, zauważył, że z maszyny do wirów, czyli pralki, wystaje samotna skarpetka. Jakże to tak? Zatroskał się nasz krasnal. Samą bidulkę zostawili na zatracenie. Smutno jej pewnie bez swojej siostry. Nikt jej teraz nie zechce, bo po co komu jedna skarpetka? I przejęty jej niedolą, zabrał skarpetkę do siebie i zrobił z niej wyśmienity śpiworek. I tak codziennie Poziomek obrzasku do domu się udawał po jedzenie, za które nadal odpłacał się a to sprzątaniem, a to naprawieniem czegoś, a to utuleniem niemowlaczka, kiedy ten rozpłakał się we śnie. A przy okazji z każdej takiej wyprawy przynosił jakiś drobiazg, który wydawał mu się niechciany przez jego dawnych właścicieli. Wiedział o tym kot, wiedziało niemowlę, ale kiedy inni domownicy po raz kolejny szukali zgubionej skarpetki, okularów, kluczy czy książki, żadne z nich nie zdradziło tajemnicy Poziomka. Wkrótce jego domek był tak przepięknie urządzony, że wszystkie krasnoludki, które przychodziły w odwiedziny, zaczęły się dopytywać, skąd ma takie cudowności. A kiedy Poziomek im opowiedział o wyprawach do swego dawnego domku, inne krasnale uznały to za znakomity pomysł i też zaczęły takie wyprawy praktykować. Jeśli więc zdarzy się wam, że po praniu zniknie wam jedna skarpetka, chustka do nosa gdzieś przepadnie albo znów zapodzieje się wam długopis czy inna drobna rzecz, nie dziwcie się więcej. To po prostu dzieło krasnali. Nie wierzycie? To zapytajcie jakiegoś kota. Dziękuję, że wysłuchaliście 13. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłyby powstać kolejne historie, wyślijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację podpisanej przez osobę pełnoletnią.